Mamy ogry, więc ten oddział też myślę, że całkiem się na Drychę przyda. Największy problem byłby, przypuszczam, z tym drzewcem ogromnym, który no, na razie poza kusznikami... Znaczy mamy teoretycznie jakieś halabardy, włócznie, ale w praktyce no, te jednostki nie są w stanie poradzić sobie, wydaje mi się, z drzewcem. Znowu coś się dzieje. Rada Prowincji. Rada Prowincji to ważna grupa doradców, która powstała, by sprostać z zarządzaniem codziennymi zarządzania codziennymi sprawami imperium. Zbyt wiele, nieważne. W Radzie właśnie zwolniło się jedno miejsce, a prowincje Middenland oraz Tirland jednocześnie przedstawiły swoich kandydatów na to stanowisko. Twoja rekomendacja zapewne przychyli szale poparcia na stronę jednego z pretendentów i doprowadzi do jego wyboru. Jest to takie trochę sztuczne, nie? Bo no nie, my nigdzie nie możemy kliknąć tej Rady Prowincji, tylko wyskakuje nam event, że coś takiego się dzieje, więc jest to trochę takie sztuczne, że akurat no, nasz głos tutaj jest w stanie przesądzić, ale okej, okay, no w porządku, lepsze, że jest coś takiego niż gdyby czegoś takiego nie było. No oczywiście poprzemy Steeland, bo chcemy z nimi mieć jak... What the fuck? Hochland zniszczony? Nurgl? Mosiężna twierdza. Nurgl wparował do mosiężnej twierdzy. Tak mi się wydaje, że tutaj był Hochland, którego już w tym momencie nie ma. Tak, Hochland. To jest pyszne. No cóż. Dobra, pytanie, czy wkraczamy do Essen, czy dozbrajamy się jeszcze bardziej. Vlad von Karstein tu się już kręci. Chociaż to przypuszczam, że to jest horda zombiaków i szkieletów, więc tego się jakoś mocno nie obawiam. Dobra, spróbujemy. Okej, okay, Drycha. O ja pierdziele. No już full HP ma armię w tym momencie. Kolonizacja, nic nie rób. No kolonizujemy ten teren, próbujemy przynajmniej. Nagenhof mogę rozbudować, co ciekawe. Kusi mnie, żeby w Nagenhof rozbudować też garnizon. Opcjonalnie to. Pozwala na werbunek rycerzy gorącego słońca halabardnicy. To nie byłoby głupie, bo my nie możemy tych jednostek na razie werbować. Więc to by się przydało, ale no właśnie kusi mnie w Nagenhof ten garnizon. Kurczę, no sytuacja jest niezaciekawa. To przychody 250. To nam da kontrola plus 4. W tym regionie mogą pojawić się Gotrek i Felix. Okej. Okay. Przędzalnia. Przychód też by się większy przydał. Garnizon. Zapasy obrony plus 50 co ture w trakcie oblężenia. Dodaje obronę do osady. Walki, które będą tutaj toczone, będą walkami w osadzie bez murów. Szans. Aha, czyli nie na otwartym terenie, czyli to by się przydało na Genhof. Bo to jednak dużo nam dały, wydaje mi się. Chociaż te wieżyczki działają troszeczkę kijowo i te barykady, wydaje mi się. No ale no cóż. Halabardnicy, kusznicy. Dobra, wiecie co? Rozbuduję w Nagenhof to. I to mogę ulepszyć. Rozwój tempo uzupełniania strat. Na razie nie. Na razie nie. Okej, no Essen musimy rozbudować, jeżeli chcemy tu w ogóle. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie tu przetrwać. Patrzcie na Drychę. Ona ma już full HP armię. Więc dobra, czekajcie. Handel towarem. Nie. Coś militarnego nam potrzeba. Przychód z budynków, z osad, miejscowa milicja. Doświadczenie jednostek plus 2 jednostek piechoty. Koszt werbunku minus 15% dla jednostek piechoty. No niby fajne. Dyscyplina plus 5 dla oddziałów piechoty. Prędkość plus 5 dla jednostek piechoty. Okej, okay, to jest fajne. Pancerz dla oddziałów kawalerii. Masowa amunicja. Amunicja dla jednostek dystansowych nie. Skrócony czas przeładowania artylerii też nie. Bierzemy to do dyscypliny. Mamy tu jakąś artę, mamy moździerz. Dobra. Oddaję turę. Zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co Drycha zrobi. Szczerze mówiąc, ona już drugą armię w tym momencie rekrutuje, więc... Mordheim należy do ogrów. Tych ogrów ja tu nie widzę nigdzie na razie. No kurczę... Ta kampania może być mega ciężka, ale miała być mega ciężka. Nie mam tu żadnego garnizonu. Nie jestem w stanie stąd uciec. Co to w ogóle jest? Pomijam, no tu mnóstwo driad, drzewiec. Kurde, no coś czuję, że nie wygram tego. Okej, jesteśmy w bitwie. Jak wygląda sytuacja? Na pewno ta główna armia Drychy to będzie wsparcie. To nie będzie, nie będą siły. Czyli tutaj mamy tych trzech bohaterów. Czyli teoretycznie ja chciałbym ich zabić jak najszybciej, ale w praktyce ja nie wiem, czy to jest wykonalne. Czy ja jestem w stanie zabić trzech bohaterów, zanim ta armia wyjdzie. Minuta 51 sekund. Czy ja w minutę i 51 sekund będę w stanie to zrobić? No, obawiam się, że nie. Dobra.
Ale chyba spróbuję, szczerze mówiąc. Bo jakie ja mam inne wyjście? Jak będą czterech bohaterów w połączeniu z armią Drychy, czy ja jestem w stanie stąd uciec ewentualnie? Nie, nie sądzę. Kurde. No trochę czarno to widzę. Niepotrzebnie zająłem to Essen. Trzeba było siedzieć w Nagenhof. Wczytywał nie będę, no bo to jakby sedno tej kampanii, że jak przegramy, to przegramy. No trudno. Dobra, wiecie co, postawię tych tutaj, żeby oni od razu zaczęli strzelać. Aha. Aha, oni przecież się zrespili pod krawędzią. No dobra, to nie ma sensu w ogóle. No znowu ta mechanika posiłków nie ma najmniejszego sensu. Najmniejszego kurde sensu! W sensie, no oni przybywają tą minutę później. Co z tego, jak ja zanim ja dojdę tu do krawędzi. Jeszcze do tego tu jest las, więc ja z leśnymi elfami na pewno się w lesie nie będę tłukł. Kompletnie irracjonalne to jest. Muszę poczekać, aż oni sobie przyjdą na spokojnie, bo no bo nie ma sensu podchodzić, no. Ja pierdzielę. Dobra, czekajcie. Tym trzeba wyłączyć tryb dystansowy. Znaczy w sensie, no, skirmish mode. Na czwóreczkę ich damy. W zasadzie to Mortar powinien być na piątce. Oni powinni być na dwójce. Dobra, i Mortar damy na czwóreczkę teraz. Okej, no wreszcie się pojawili chyba. Nie, no czarno to widzę. Zabić czterech bohaterów. Już kij z armią, nie? Ale zabić czterech bohaterów to jest chyba rzecz niewykonalna. Dla tego, co posiadam. Ja lubię tą mechanikę bohaterów w Warhammerze. Ale nieraz, szczególnie w kampanii, chociaż w multiku też nieraz się zdawało, że jakiś Gotrek z Feliksem, kurde, albo cholerny Mogrur był w stanie wystać całą grę. Dobra, idą, idą. Dobra, tu teoretycznie jest Skirmish Mode, ale wiemy, jak on działa doskonale. Więc... Dobra, Mortar bije przynajmniej, nie? Och, to będzie ciężka bitwa. Co nie, zamienił się miejscami po prostu. Ogry w razie co tu wejdą. Ale ta armia Drychy jest groźna, powiem wam szczerze. Ona ma dużo wrednych rzeczy. Dobra, szarżujemy na to. Aha, nie zdążyłem. O, dobra, zmarnowała wahadło. Jest jakiś tam plus. Kurde, nie mam najmniejszych szans z tym wygrać. No i to już widać w tym momencie, że ja nie mam najmniejszych szans. Mojżesz nic nie zrobiła chyba. Zero fragów. Bezużyteczna rzecz, totalnie. Dobra, ogry. A, wahadło. No, dużo nie zrobiło, na szczęście. Ogry wpadły do kombatu i ogry faktycznie coś robią. Ciężka sprawa. Ileż czarów oni rzucają w ogóle. Kolejne wahadło. No wahadło na wahadle tutaj leci dosłownie. Kolejne czary. Nie mam szans, najmniejszych. Ogry z tymi psami głupimi zginęły praktycznie. Kawaleria, zero reakcji. No, to się wszystko posypało. Jedna szarża i to jest pogrzenie. Widzicie sami zresztą. Full HP, jednostka się załamuje. A oni mają dwa duże drzewce. No nie wiem, no to nie ma sensu, kompletnie. To był duży błąd w przejściu do Essen. Ja za chwilę będę zamknięty w mojej głównej bazie, bo Nagenhof już teraz przed tą armią też nie jestem w stanie obronić. Pytanie, co się stanie, jak poddam.
czy... Całkowite utraty armii, dobra, no właśnie, czyli to wiemy. Czyli nie chcemy tego robić na razie, no dobra. Ja tu praktycznie żadnych obrażeń nie zadałem. Głupie, te głupie zasrane psy z pół oddziału ogrów mi zaorały, nie? Więc o czym tu w ogóle dyskutować? Wow, no masakra totalna. Wygląda to mega źle. Okej, ogry, pomóżcie naszej kawalerii, ona zaraz też się załamie. Ja jakąś technologię zrobiłem do ulepszonych morale w ogóle. Spróbujmy wystrzelać chociaż te nietoperze. Dobra, ogry wpadną z pomocą. Ona się w jedną, w dwie tury zregeneruje, nie? Okej, no jeden oddział, no ale on uciekł, nie? Więc on nie zostanie zniszczony do końca. Także to też nic kompletnie mi nie da. Chociaż te nietoperze wystrzelajcie, żebym musiała sobie nowe zrekrutować. Cała moja armia zniszczona, ja praktycznie nie zadałem... No to w zasadzie żadnych strat nie zadałem. Obiłem tylko troszeczkę jakieś pieski i nietoperze, straciłem całą armię. No okej, tu jest druga armia. Aha, nie, to jest ta główna armia Drychy, a tu jest ta armia tego jakby ich drugich bohaterów. No dobra, świetnie. Dobra, nie narzekam, bo... Gramy frakcją, która nie jest bazowo frakcją do grania, więc no to nic dziwnego, że tutaj jest sytuacja bardzo, bardzo ciężka. Propozycja Konfederacji ostatnimi czasy... What? Twoje relacje z regionem Stirland uległy zdecydowanie poprawie. Tamten hrabia... Złożyć ofertę Konfederacji. Zarządzeniem historii Stirland musiał chętnie dzielić najbardziej wysuniętą na wschód część Imperium z Królestwem Wampirów. Mimo to jego stolica, Wurdbad, zyskała miano imperialnego centrum winiarskiego. W Stirlandzie powstają wina najlepszej jakości, co przyciąga do regionu kupców z całego kraju. No, czajcie, propozycja Konfederacji, nie? No, słuchajcie, my tutaj, wiecie, robimy najlepsze wina w ogóle na świecie, więc może byśmy się skonfederowali, nie? Czy chcecie zaakceptować propozycję i przystąpić do Konfederacji ze Stirlandem? Co to znaczy? Zgadzasz się, by dla dobra Imperium wasze dwie frakcje stały się jedną? Co to do cholery znaczy? Czy ja stanę się Stirlandem, czy Stirland stanie się, wiecie, Ostermarkiem? Oferta Konfederacji zostanie znowu złożona za 20 tur i zdobędę autorytet w Imperium plus 1. Czekajcie. Niech ja to ogarnę. Nasza sytuacja jest tragiczna. Drycha nas jedzie po całości. Straciłem Essen dwukrotnie. Stracę teraz Nagenhof, bo to jest nieuniknione, wydaje mi się. Spróbuję się obronić, ale to jest chyba nieuniknione. Jaki miałem plan? Jaki mi się rodził plan przy ekranie wczytywania? Otóż chciałem oddać Nagenhof, wymienić z jakimś innym regionem totalnie po drugiej stronie Imperium. Wymienić, wiecie, regiony, nie? Oddać Nagenhof, a wziąć coś innego. Żeby mieć daleko, jakiś przyczółek daleko od Drychy, żeby ewentualnie tam móc tworzyć jakieś zaplecze. Jakbym stracił to Behafen i w ogóle wszystko, żebyśmy po prostu nie przegrali. No przetrwać za wszelką cenę. To jest nasz cel. Rzecz w tym, że teraz się zastanawiam, czy nie lepiej spróbować zaczekać faktycznie na tą konfederację. Za 20 tur zostanie złożona, więc można... zaczekać, te 20, spróbować przetrwać 20 tur przeciwko Drysze. No i tyle, nie? W sensie tutaj dostalibyśmy autorytet Imperium plus 1, tutaj dostaniemy minus 3. Nie wiem, co to do końca by oznaczało, szczerze powiedziawszy. No właśnie, ale wydaje mi się, że wezmę to i spróbuję przetrwać przez 20 tur, żeby później się skonfederować ze Stirlandem. Może uda się to na Genhof wybronić, nie wiem, zobaczymy po prostu, jak będzie wyglądała sytuacja. Więc... Więc oferta Konfederacji zostanie złożona. No tak, wszystko mam nadzieję dobrze rozumiem, że oni złożą tę ofertę za 20 tur. I tutaj zdobędziemy autorytet Imperium plus 1. I jak będziemy za 20 tur się konfederować, to de facto nie będziemy mieli minus 3, tylko minus 2. Więc to lepsze niż minus 3, nie? Więc dobra.
Essen Ostermark zdobyte. Nagenhof, ja pierdzielę, no sytuacja jest zła, jest to fatalna. Rzecz w tym, że tak, ta armia jest w stanie dojść do Nagenhof, więc ja w tym momencie nie chcę w ogóle rekrutować niczego w Nagenhof, tylko od razu w Behafen. Nie wiem, czy jest sens werbować lorda nowego, ale w zasadzie nie mam chyba innego wyjścia tak naprawdę. Mamy generałów Imperium i arcykapłanów. Nie wiem, czym oni się de facto różnią. Widzę, że generał ma większą siłę broni, pancerz 85, dyscyplina 70, ten ma większy pancerz, czyli on jest bardziej wyporny, mniej bije. Prędkość, no troszeczkę generał, wiecie co, wziąłbym arcykapłana może, wytrwałość. Pancerz plus 25 jeszcze i obrona plus 5, niezły gość. Percepcja, szansa na zdobycie przedmiotu, zasięg wzroku na mapie kampanii. Generał Imperium, szybkość, prędkość plus 20, atrybut obierzy świat. Siła, pancerz plus 15, atak zwarczy plus 5, siła broni, albo ten gość. Albo ten arcykapłan wytrwały. Eldred Mesher, Mosher. Dobra, weźmiemy Eldreda Moshera. Nie nadaję waszych imion ze względu na fakt, że może nam się tutaj jakiś nowy, legendarny heros pojawi. Dobra, jak teraz robić armię? Szermierze, dyscyplina 60. Wszyscy mają 60 dyscypliny. Milicja ma 50 dyscypliny, więc jeszcze mniej. Więc to jest jeszcze gorsza opcja. Tak naprawdę, chyba żeby zrobić taką armię pod samą kawę, ale czy to ma jakikolwiek sens? I spróbować w ten harazujący taki bardziej sposób pograć, ale rajtarzy to nie jest jakaś super mocna kawa, więc oni mają dyscyplinę też 50. Dobra, nie, nie, jednak robimy po prostu, rekrutujemy szermierzy i tyle, na razie, nie mamy innego wyjścia. Rekrutujemy szermierzy, już w tym momencie nie mamy kasy, mamy Prestige Imperium 2, autorytet absolutny. Ustabilizowany, malejący. A, czyli mamy autorytet na maksa. Myślałem, że to jest minimum i że tutaj będzie wojna domowa. Wszyscy hrabiowie elektorzy wypowiadają ci wojnę. A tutaj szansa na spadek wierności, rozwój plus minus 8. A tutaj mamy rozwój plus 3. Przychody ze wszystkich budynków plus 5%. Szansa na zwiększenie lojalności hrabiego elektora 5%. Dobra. Ta konfederacja z Irlandem nie byłaby taka głupia. No dobra, 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 czekajcie. Na razie oddajemy turę i tyle. Von Karstein. A curse upon the empire for centuries. Wypowiedzenie wojny. Von Karsteinowie wypowiedzieli nam wojnę, więc to jest naprawdę walka o przetrwanie. Nagenhof. Tak jak przypuszczałem. Więc ja to gram automatycznie, bo to jest zdecydowana porażka tak czy siak. No patrzcie na tą armię. Ja nawet w Behafen nie byłbym w stanie się prawdopodobnie przed tym obronić, jakbym miał... Kilka oddziałów zginęło z automatu, więc... To jest dobra wiadomość dla nas, z całą pewnością. Dobra, no teraz Drycha w tym momencie odcina nas od Von Karsteinu, więc... Więc no, jakiś tam plus w tym wszystkim jest. O, ja cię kręcę. Jeśli to jest plus, to ja nie wiem. To ja autentycznie nie wiem. Dobra, Styrland żąda regionu. Kraina zgromadzeń. Zażądaj... Dobra, dobra. Pozwól na ekspansję. Averland. Dobra, okej. Okay. No, dla Styrlandu, spróbujemy z tym Styrlandem jakoś. Zaraz może sojusz jakiś zrobimy, czy coś w tym stylu. Okej, okay, no muszę rekrutować dalej wojsko. Weźmiemy kuszników. To jest chyba jedyna sensowna opcja, no piechota i kusznicy. Może w ogóle kawy nie brać, ale to chyba bez sensu. Przydałaby się też ta kawaleria, ale w tym momencie nie jestem w stanie jej rekrutować. No, aż boję się, co tu... O, jakieś zwierzę... Nie, ogry się jakieś pojawiły kolejne. Mordheim też nadal należy do ogrów. Więc ta Drycha, mam nadzieję, że się zajmie na razie innymi rzeczami. No bo Behafen... Well, na razie za dobrze nie jest. Kusi mnie bardzo, żeby zająć w tym momencie Zawastrę, ale na razie nie mam dostatecznie dużo wojska, bo w tym momencie no to jest ostatni przyczółek tej frakcji, więc mielibyśmy dwa miasta koło siebie zaraz. Dobra, oddajmy turę. No i błąd zrobiłem, że nie oddałem tego cholernego Nagenhof. Trzeba to było zrobić. Oddać komuś nawet za jakieś pieniądze. Dobra, znowu Karroburg, albo Carroburg, nie wiem. Midland żąda regionu. Albo Reykland, albo Midland. Wiecie co?
Chyba stanę po stronie Rejklandu, bo oni jednak mnie troszkę bardziej lubią, no i Rejkland to jest jednak Rejkland. Dobra, Behafen. Ja pierdzielę, jeżeli Drycha nas zaatakuje w następnej turze, to jest chyba totalna porażka. Czy ona jest w stanie dojść do nas? Chyba jest. Dobra, no muszę spróbować rozbudować ten region. Będziemy mieli, wiecie, gwardię lektorską, muszkiety i tak dalej. Jeżeli to się uda, to nie będzie najgorzej. Dobra, rekrutujemy. No i nic więcej nie zrobię. Nie stać mnie. No mam nadzieję, że ona nie zaatakuje. Jeszcze w tym momencie. Okej. Kalumnia i potwarz. Doszły cię słuchy, ponoć krążą o tobie złośliwe plotki. Jakobyś potajemnie należał do kultu chaosu. No ja cię chrzanie, no kurde! Trudno orzec, skąd biorą się podobne kłamliwe oszczerstwa, które rzecz jasna całkowicie mijają się z prawdą i stanowią najwyraźniej polityczną zagrywkę. Niestety oskarżenia, mimo że bezpodstawne i skandaliczne, zdążyły już zszargać twoje dobre imię. Wielu bowiem wierzy, że nie ma dymu bez ognia. Jeśli postanowisz działać w tej sprawie, potrzebna będzie mnóstwo czasu i wysiłku, aby naprawić szkody, które ugarstwa wyrządziły twojej reputacji. Zdemaskuj oszczercę. 1500. Odszukać i zdemaskować. Nie rób nic. Autorytet w Imperium minus 1. Zaprzecz pogłoskom, nie mam dostatecznie dużo prestiżu. Nie zrobię chyba nic, bo kasa nam potrzebna do obrony. Patrzcie, co tu się... Kurde, widzicie, to jest Imperium, nie? My się bronimy ledwo. Last stand za chwilę będzie w cholernym Behafen, a tu nas jeszcze oskarżają o kult chaosu, nie? Szkoda mi kasy na bronienie się przed tymi oszczerstwami, szczególnie, że mój autorytet i tak jest duży, więc nie zrobię nic, spadnie mi autorytet Imperium o 1 i w zasadzie nie poczuję tego. Dobra, Drycha na szczęście stoi w miejscu. W ogóle coś tu do nas weszło, kurde. Jakieś, nie wiem, co to kurde jest, karawana jakichś Chińczyków? Aż kusi, żeby zaatakować. O, caryca Katarzyna. Cześć. Very well. No, very well. Wyślij ostrzeżenie do frakcji, która wytargują... Nie, na razie nie może. Zawastra. Ona idzie na Zawastrę, więc zobaczymy. No, ja bym chętnie tą Zawastrę faktycznie zajął, ale no to w tym momencie nie ma za bardzo, wiecie. Bardzo by nam się przydał jakiś czarodziej, powiem wam szczerze. Mega by się nam przydało, ale w tym momencie nie jestem w stanie zwerbować raczej żadnego bohatera. Sprawdzę, ale... No, tak, więc wszystko jasne. Dobra, czekajcie. Rekrutujemy dalej wojsko po prostu. No to jest jedyna rzecz, którą możemy, czy którą powinniśmy zrobić, nie? Kuszników więcej, piechoty więcej, sam nie wiem. Czy kawalerii więcej może na plecy, żeby wjeżdżać? Zrobię myśliwych. I zrobię jeszcze globalnie dwa dodatkowe oddziały myśliwych. Chyba, że ochotniczą milicję może, ale no nie wiem, to nie jest zbyt dobra jednostka. Myśliwi chyba lepiej się przydadzą. Jak będziemy bronić garnizonu, to jednak nie zapominajmy, że mamy jeszcze ten cholerny garnizon. Mam nadzieję, że Behafen zdąży się ulepszyć, zanim Drycha do nas dotrze. Dobra, sytuacja wygląda tak, że Drycha się cofnęła. Bersonlingowie zniszczeni. Niestety Zawastra wpadła w ręce carycy Katarzyny. Okej, Wolfram Herdwig wrócił do nas, no ale to za wiele nam jakby nie robi. Drycha nadal siedzi w Essen. Mordheim zostało zniszczone przez kogoś. Nie, może to Drycha się tam cofnęła ostatecznie, ona się wycofała stąd. Więc na razie nie jest tak najgorzej. Nie jest tak najgorzej. Dobra. Tego jeszcze nie zwerbuję tej kawalerii. Czekamy, aż nam się Behafen ulepszy po prostu. No, to jest jedyna rzecz w tym momencie. Dobra. Zwerbuję więcej piechoty lokalnie. I zwerbuję jeszcze oddział myśliwych globalnie. I znowu oddajemy turę. Aha, jeszcze technologia. Dobra. Pancerz piechoty z przydziału. Plus 15 pancerza do pancerza piechoty. Broń z przydziału. Obrona w zwarciu plus 4 dla oddziałów piechoty walczącej w zwarciu. Plemia do szarży plus 8 dla oddziałów piechoty walczącej w zwarciu. W sumie ulepszony ciężki oręż. Siła broni plus 10% dla jednostek piechoty. Atrybut świetna obrona przed szarżą dla jednostek halabardników. Halabard nie mamy w zasadzie wcale. Chyba pancerz byłby najlepszy. Chociaż nie wiem. Obrona w zwarciu, plemia do szarży. Nie, dobra. Pancerz sobie na razie rozwiniemy. No na razie tak. Potrzebujemy jakichś buffów do armii. Dobra, czy ja tu jestem coś w stanie... Dobra, czekajcie, wejdziemy na razie w dyplomację. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie się z kimkolwiek dogadać. Widzę, że nasza siła jest jeszcze mniejsza niż była wcześniej. Jakby nic zaskakującego, ale Middenland. Patrzcie na to, Middenland. Oni stracili na rzecz Rejklandu coś tam. Więc z nimi jesteśmy w stanie pakt o nieagresji podpisać. I spróbujemy od nich wyciągnąć trochę kasy, nie?
Jakby to powiedzieć, chyba nic z tego. 100? Chociaż 100. Dajcie chociaż 100. Kurde, no. Dobra, 100 dadzą. Ej, nawet więcej wydali. Cicho, 200? No, 200 dadzą, okej. Dobra, dziękujemy, fajnie. Nordland, też z nimi teoretycznie chyba jestem w stanie się dogadać, tak. I oni też są w stanie coś tam nam zapłacić. To dobrze, 350? Tak jest, 350, dobra. Super, świetnie, więc zawsze już 500 wyciągnęliśmy dodatkowego złota z samych paktów, więc to jest zawsze coś. Tutaj mamy ze Stirlandem pakt o nieagresji. Czy coś więcej? Umowa handlowa. Czy warto za to zapłacić? Nie wiem. Nie wiem. A to z Middenlandem bym umowy handlowej nie podpisał? No nie, nie podpisałbym. No okej. Tutaj krasnale. Nic. Tempelhof. Raczej nie ma o czym mówić, nie? Zastępcie Niżalu. Minus 27. No, traktatu pokojowego z nimi nie zrobię. Drzewo młoty. No to drzewo młoty chętnie bym nawet jakoś tam podbuffował troszkę. No, z Nordlandem też nie jestem w stanie żadnego paktu. Dobra, najprędzej ze Stirlandem. Tylko czy mi się opłaci ta wymiana handlowa? Szczerze powiedziawszy... Czekajcie, z balansu i ofertę musiałbym 800 im zapłacić, żeby byli w stanie się zgodzić. Na razie nie chcemy, na razie nie chcemy. No okej, okay, no coś tam wyciągnęliśmy, jakaś kasa nam tutaj wpłynęła. Czy mogę dzięki temu więcej zrekrutować? Na razie nie. No dobra, trudno. Okrutny cios. Premia do szarży plus 20 dla armii wszystkich frakcji. Okej, okay, okej, okay. Midland żąda regionu. Midenstag. W sumie z Middenlandem myśmy się trochę dogadali, więc może jednak warto byłoby poprzeć Middenland. Kurczę, zacząłem popierać Reikland i z nimi mam, ale no z nimi się nie dogadam chyba dyplomatycznie, a z Middenlandem widzę, że jestem w stanie, więc wiecie co? Ja dla Middenlandu jednak. Frakcja zniszczona Tempelhof, okej. Okay. To mnie nie zaskakuje, bo to von Karsteinowie tutaj to sobie zaorali, tą frakcję. No plus jest taki, że Drycha poszła w cholerę. Więc tak, więc no... Behaven wkrótce się ulepszy, więc na razie musimy puszczać te tury. Jeszcze zobaczymy na dyplomacji, zobaczymy z Averlandem może na przykład? Nie, nie jesteśmy w stanie. Z Marienburgiem? Nie. Ze Złotym, no jaki Złoty Zakon, czy z Reiklandem? No widzę, że z Reiklandem nie mam najmniejszych szans się dogadać. Ze Stirlandem? Na razie nie. Tutaj jakiś, nie, no, wymiana handlowa nie wchodzi w grę mimo wszystko. Talabekland. Też nie jestem w stanie. Dobra, no na razie odpuśćmy sobie dyplomację. Oddajemy turę po prostu i czekamy, aż nam Behaven się ulepszy. Na razie innej opcji nie ma. Kolejna tura i kolejne spory. Niegodziwa umowa. Dowiedziałeś się, że pewna prowincja poważnie zadłużyła się u innej. Walmir von Raukow, hrabia elektor Ostlandu, nielegalnie zaciągnął znaczną pożyczkę w nieoznaczonym złocie, które potajemnie sprowadzono ze skarbców w prowincji Nordland. Choć władcy obydwu prowincji zawarli dżentelmeńską umowę, że dług zostanie spłacony w odpowiednim czasie, hrabia Nordan postanowił nagle upomnieć się o natychmiastową spłatę bez uprzedzenia i bez wyraźnego powodu. Włodarze obydwu prowincji potajemnie wrócili się do ciebie z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Oczywiście pozostali hrabiowie elektorzy nie mogą się dowiedzieć o całej sprawie. Jakie działanie podejmiesz? Stań po stronie Ostlandu. Stań po stronie Nordlandu. Wierność. Chyba po stronie Nordlandu powinienem stanąć. Bo z nimi jestem się w stanie dogadać. Jakieś, wiecie, pakt o nieagresji podpisać, umowę handlową czy coś. Z Ostlandem nie bardzo. Więc stanę po stronie Nordlandu. Dobra, czy on jakiś drugi... Zanim on wbije drugi poziom, kurde, to minął lata świetlne. Tak, lata świetlne minął oczywiście. Dobra, zerknijmy na dyplomację. Z tym Nordlandem jestem w stanie się dogadać teraz, dzięki temu, że ten... Nie, kompletnie nie. Midland. O, dostęp wojskowy. Więc mogę wziąć pieniądze jeszcze przy okazji. 500? Uczciwa oferta, nie?
Tak, 500 to uczciwa oferta. Mamy dostęp wojskowy i wzięliśmy więcej kasiorki, więc to jest dobra wiadomość dla nas jak najbardziej. Dołącz do wojny przeciw, wypowiedz wojnę. Dobra, 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 to na razie nas nie interesuje. Ostrand. Z Ostrandem no, tu żadnej opcji raczej nie ma, więc kij z tym. Dobra, dobra. Drycha nas odpuściła na szczęście. Von Karsteinowie mają do nas daleko, na szczęście. Behafen nam rośnie, na szczęście. No i tutaj spróbujemy jeszcze dorekrutować trochę woja. Chociaż nie, ja się wstrzymam, bo my tutaj sobie dodamy jakichś rycerzy Imperium i Halabardy w momencie, kiedy będziemy mogli, więc na razie nie teraz.